Hej, hej! Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Dziękuję za oglądanie i zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. A dzisiaj przychodzę do Was z dokończeniem mojego projektu Denko, który oczywiście był tak wielki, że ostatni mój filmik trwał 33 minuty i to naprawdę z biedą się wyrobiłam z tym moim projektem Denko. I została jeszcze właśnie jedna duża torba z denkowanych produktów. Jest to oto ta wielka torba, którą właśnie zostawiłam na część drugą. I może od razu przejdźmy do rzeczy, żeby oczywiście wyrobić się w jak możliwie po prostu odpowiednim czasie. I tak, lecimy. Pierwsze, tutaj co mam w dłoniach, jest to Halle Berry i są to perfumy Closer. Są to perfumy, które były moim ulubieńcem roku 2016. Bardzo lubię te perfumy. Często po nie sięgałam. Są to takie słodko-mocne perfumy i ja bym je zaliczyła, chociaż one nie są unisex, ale ja te perfumy bym zaliczyła właśnie do unisex, ponieważ spotkałam się z takim uniseksownym zapachem podobnym właśnie do Halle Berry i ja bym nie zaliczyła, że i mężczyźni i kobiety mogą je używać, ale to jest rzecz gustu oczywiście. W każdym bądź razie te perfumy towarzyszyły mi cały 2016 rok i powiem Wam szczerze, że troszkę mi już znudziły. Już końcówkę, praktycznie końcówkę jak używałam, to już nie czułam tego takiego uwielbienia, jak czasami lubicie jakiś zapach Wam się podoba, z jakimś zapachem przepadacie i oczywiście używając takiego zapachu czujecie, że po prostu uwielbiacie ten zapach. No u mnie chyba się miłość na razie do Halle Berry skończyła. Już przy końcówce zapachu praktycznie nie czułam tej takiej tego właśnie uwielbienia do tych perfum i stwierdziłam, że muszę na dość długi czas zrobić sobie przerwę i może po rocznej przerwie minimum, bo ja tak mam, jak mi się zapach znudzi, to ja czasami przez rok, przez dwa potrafię nie wracać do zapachu. No i muszę przyznać, no ten zapach mi się znudził, mimo to, że szalałam za tymi perfumami. Na razie je odstawiam, na razie do tych perfum nie powracam. Ok, następnym produktem, co mam, jest to marka Inecto i jest to krem do kąpieli kokosowy, wykonany w 95% z naturalnych składników. Powiem Wam, bardzo fajny, przyzwoity krem do kąpieli, bardzo fajnie nawilżał tą skórę, bardzo świetnie ją pozostawiał w takim stanie gładkości. Jeżeli lubicie naturalne kosmetyki, ja zbytnio nie przepadam za naturalnymi kosmetykami, dlatego że ja uwielbiam, jak mi się coś pieni, ja uwielbiam dużą pianę i tak dalej, i tak dalej. Dlatego no, od czasu do czasu warto spróbować, ale tak, żebym stosowała cały czas, raczej nie, ale ja wiem, że są zwolenniczki czy zwolennicy właśnie takich naturalnych kosmetyków, także dla miłośników naturalnych kosmetyków, ja ten krem do kąpieli właśnie o zapachu pięknego, naturalnego kokosa polecam. Następnie jest to antyperspirant i również on jest jeden z moich ulubionych. Jest to antyperspirant marki Adidas. Jest to ta pomarańczowa wersja, pomarańczowy kolor. Nie wiem, czy ja uchwycę ostrość. Uwielbiam, uwielbiam naprawdę ten zapach, też jest, należy do moich ulubionych. Ja te antyperspiranty praktycznie, jak mi się skończy jeden, ja zmieniam zaraz na jakiś drugi. Garnier, Nivea, właśnie Adidas, co tam jeszcze, Dove. Należą do takich moich ulubionych, przodujących antyperspirantów, które ja systematycznie używam, tylko że je wymieniam często. Ok, następnym produktem jest to genialna maska w postaci nasączonych skarpetek. To jest maska złuszczająca do stóp. Jest to mój ulubieniec roku 2016. Jest to złuszczająca, pielęgnująca maska do stóp w postaci właśnie skarpetek wypełnionych aktywnie działającym płynem.
Jest to właśnie taki set do profesjonalnego zabiegu, ale wykonanego właśnie w domu. Świetna maska i uważam, że to jest jedna z najlepszych, a miałam do czynienia z trzema maskami zsuszczającymi stopy i to jest jedna. Używałam z Bielendy, to jest właśnie druga moja maska do stóp i używałam jeszcze, gdzieś tu mam maskę z Mariona. Dobrze, wygrzebię ją później, ale w każdym razie z Bielendy też się świetnie sprawdziła, jeżeli chodzi o zuszczanie stóp. Z Mariona również fajnie się sprawdziła, a jeżeli mam być szczera, jeżeli mam porównać te trzy maski właśnie do stóp, ta wypadła na tle tych wszystkich najlepiej, zdecydowanie najlepiej zuszczała te stopy, najszybciej. I wygląd stóp po tych właśnie skarpetkach był najbardziej imponujący, mogę tak powiedzieć. Także więc odkładam te dwa produkty. Następnym to jest mydełko do rąk, jest to marki Cousins, bardzo pięknie pachnące mydełko, ja używam takich mydełek w łazience, bardzo ładny zapach, ja te mydełka często zmieniam właśnie, jeżeli chodzi o zapachy, praktycznie wszystkie z tej linii właśnie Cousins, bardzo mi się te zapachy podobają, także ja je tylko wymieniam. Następnym produktem, to też jest mydełko i to jest lidlowska marka Cień. I powiem Wam, że nawet dość takie mydełko, powiem Wam, dość przyzwoite mydełko, które też pięknie pachnie. No dobrze myje, nie usuwa żadnych zbytnio gdzieś tam zapachów, jeżeli chodzi o czosnek, cebulę, ale takie no dość przyzwoite mydełko, mogę powiedzieć. I te właśnie mydełka, jeżeli chodzi o markę Cień, też nawet powiem Wam, że zaskakują mnie, jeżeli chodzi o zapachy, bo nawet mają dość takie poprawne zapachy. Okej, okay. Poprawne, ładne. Następnym produktem to jest żel z jajki konwaliowy do higieny intymnej. Ja bardzo lubię, jeżeli chodzi o higienę intymną, bardzo lubię te żele, często do nich wracam. Według mnie są to jedne z najlepszych żeli, jeżeli chodzi o higienę intymną. Mnie osobiście nie podrażniają. Ogólnie one zawierają właśnie kwas mlekowy, prowitaminę B5 i łagodne substancje myjące pochodzenia roślinnego. Także jeżeli jeszcze któraś z Was dziewczyn nie próbowała tego żelu, to zachęcam do wypróbowania, naprawdę. Jeżeli chodzi o markę Dzieje, no świetnie robi te żele, ja je naprawdę polecam i takimi moimi ulubionymi zapachami to jest właśnie konwalia i melon. Ok, następny produkt, no to jest marka Avon i są to takie perfumy Brazil Beat i powiem Wam, bardzo lubię te perfumy, bardzo mi się kojarzą z wakacjami, z takie właśnie faktycznie brazylijskie, hiszpańskie, portugalskie, gdzieś tam klimaty czuję, jeżeli chodzi o tą wodę perfumowaną i tak powiem Wam szczerze, że dlaczego, ja mam dość dużo produktów z Avona, dlaczego? Dlatego, że może nie orientujecie się, ale w Irlandii Avon został zamknięty bodajże 4 lata temu, czyli cała siedziba Avona została zamknięta. Oczywiście czasu pewnego Irlandia miała swoją siedzibę marki Avon i były katalogi, jeżeli chodzi o Irlandię z marki Avona, ale stwierdzili, że jest to dla nich nierentowne, nieopłacalne prowadzenie w Irlandii Avona i tego Avona zamknęli. I oczywiście Polak potrafi i nasze cudowne polskie dziewczyny doprowadziły do tego, że jednak ten Avon istnieje w Irlandii. Tyle, że wysyłka następuje z Polski, to znaczy, dzięki temu mamy Avona w Irlandii i powiem Wam tak, że 4 lata była cisza w ogóle z Avonem i tak pamiętam, jak pierwsze dziewczyny, które zaczęły sprowadzać Avona do Irlandii, rzuciłyśmy się na te katalogi, także stąd taka ilość właśnie Avonowskich produktów. Oczywiście ja jestem jedną z fanek Avonowskich produktów, nie wszystkich oczywiście, bo bardzo lubię perfumy z Avona, dlatego że perfumy ogólnie, one są na tyle łagodne, że można je praktycznie na co dzień używać, rzadko co kiedy
rzadko co kiedy można spotkać perfumy, które są takie typowo stricte na noc, na wieczór, przepraszam, na jakieś przyjęcia, na jakieś kolacje, perfumy. Avon ma bardzo łagodne perfumy, które przeważnie można przez dzień używać i to jest właśnie jeden z moich ulubionych zapachów, choć nie ten najulubieńszy, bardzo szybko wykończyłam tą buteleczkę, ta buteleczka tutaj ma 30 ml, tak nie, 50 ml, 50 ml, bardzo fajny zapach, bardzo świeży, taki wakacyjny zapach, polecam. Ok, następnym produktem jest to pukanka do włosów niebieska marki Joanna, bardzo fajna pukanka, ja tą pukankę często używam, to znaczy teraz akurat nie, bo mam rozgląd na włosach, ale oczywiście przez długi czas miałam włosy koloru siwego, oczywiście do siwego powrócę, dlatego że siwy to jest taki mój kolor jakby... To jest mój kolor po prostu. Uwielbiam siwy kolor, ja do tego koloru powrócę gdzieś za około 1,5 miesiąca. W każdym razie, jeżeli miałam siwe włosy, często właśnie tej odżywki używałam. Odżywki, przepraszam, pukanki. Następnie tu mam tonik marki L'Oreal Age Perfect. Wygładzający, odświeżający, przywracający taki blask naszej zmęczonej skórze z witaminą C. Bardzo lubię ten tonik. To jest moje kolejne opakowanie tego toniku. Na razie zrobiłam przerwy. Ja w poprzednim projekcie Denko mówiłam, że zrobię przerwę, jeżeli chodzi o ten tonik, ponieważ ja kilka butelek z rzędu zużywałam tego toniku, czyli chyba około 3-4 i przy tej czwartej butelce tak zauważyłam, że no coś tak ten L'Oreal nie bardzo już usuwa zmęczenie przede wszystkim z mojej skóry, tak nie działa na mnie, więc postanowiłam sobie zrobić przerwę. Na razie wróciłam do wody różanej. Po gdzieś około 2-3 miesiącach stosowania wody różanej oczywiście powrócę do mojego toniku. Następnym produktem jest to, to już odkładam, bo już o tym mówiłam, to jest kolejna butelka właśnie antyperspirantu Adidasa. I tu mam wody micelarne i jest to Bioderma. Ta różowa Bioderma jest do skóry wrażliwej, tak? Tak, do skóry wrażliwej. A z zieloną zakrętką jest to Bioderma do skóry mieszanej lub przetłuszczającej się. I powiem Wam, że obydwie te wody są świetne. Ja bardzo lubię wodę z Biodermy. Zauważam różnicę po stosowaniu zwykłych wód. Często jest tak, ja ogólnie nie zmywam makijażu stricte tylko wodą micelarną. Ja po prostu pierwsze zmywam je wszelkimi właśnie płynami do makijażu. Następnie jak już wychodzę z kąpieli, resztki takie przemywam wodami micelarnymi. I powiem Wam tak, że świetnie usuwają te resztki makijażu. Ale jest tak, że jak zakupię jakąś nową wodę, to przeważnie testuję, czyli mój test wody micelarnej polega na tym, że zmywam stricte cały mój makijaż z twarzy, taki jaki sobie zrobiłam, taki po prostu zmywam tylko i wyłącznie wodą micelarną i mam właśnie porównanie do innych wód, w szczególności nawet już nie chodzi o kredkę czy tusz i nawet czasami używamy podkłady, które są ciężkie, ciężkie lub nawet nie są ciężkie, bo ja ciężkich podkładów nie używam. Ale używam podkłady, które one się tak dość wtapiają w naszą skórę, one dość długo się utrzymują i ta woda, jeżeli chodzi o podkłady, najszybciej rozprawia się z ich usuwaniem. Także mam teraz nowość na rynku marki L'Oreal, mam nową właśnie wodę micelarną i powiem Wam, że mam porównanie, ponieważ żeby zmyć podkład z mojej twarzy, użyłam kilkunastu właśnie takich dużych płatków, a jeżeli chodzi o Biodermy, zaledwie raptem może 3, maksymalnie 4. Przy L'Orealu zużyłam ich 12, także takie testowanie robię wody micelarnej, jeżeli chodzi o każdą wodę micelarną. Bo jest dużo dziewczyn, nawet z cerą mieszaną i tłustą, która używa tej wody. Dziewczyny i wcale nie zachwala. Dziewczyny, spróbujcie sobie tej wody. Ta woda jest dla Was i ta woda jest naprawdę rewelacyjna i zobaczycie różnicę pomiędzy właśnie tą wodą i tą wodą. Okej, ale się rozgadałam na temat tych wód.
Dobra, następnie co leci, to jest ta złota maska, jest to marka Czyste Piękno i jest to złota maska 24K, czyli chyba 24 karatowa. Tą maskę dostałam od mojej koleżanki Natalii. Natalia, serdecznie Cię pozdrawiam. Jest to intensywnie odmładzająca, wygładzająca maska do samodzielnej aplikacji w domu. Powiem Wam tak, miałam tą maskę jedną i tak, nawilżenie poczułam. Ale oprócz nawilżenia ta maska nie przyniosła mi nic. Może dlatego, że ja tą maskę użyłam tylko i wyłącznie raz jeden jedyny i potrzebowałabym więcej razy tej maski poużywać. W każdym razie ta maska nie przyniosła mi wygładzenia zmarszczek, gęstości, napięcia i wyrównania kolorytu, tak jak zapewnia właśnie producent. W dodatku ta maska była dość taka, ta maska nie jest taka jak te maseczki w płachcie, czyli taka lekka, czyli takie lekkie, które przylegają do naszej skóry. Ta maska jest taka silikonowa, taka dość gruba i siedzieć w niej raczej nie można, bo tutaj nam się takie te końcówki maseczki odchylają. Najlepiej przy tej masce po prostu leżeć klackiem na plecach i ta maska właśnie dotyka nam całej naszej skóry na twarzy. Czy ja ją kupię jeszcze? Może jeszcze się zdecyduję na tą maskę, ale tak jak Wam mówię, no... Może zakupię tą maskę, dlatego że zaintrygował mnie oczywiście opis tej maski. Może przy regularnym stosowaniu te rezultaty, które obiecuje producent, może się pojawią. Tyle, że tak jak mówię, no trzeba leżeć z tą maską. Ok, następnym produktem, ja Wam pokażę, to jest seria... Tak, seria Provoke, jeszcze mam gdzieś toner, nie wiem gdzie on jest, ale mam gdzieś toner. Jest to odżywka, jest to szampon, odżywka i jeszcze do tego wszystkiego mam toner. I ta cała seria, jeżeli nosicie platynowe włosy, blond włosy, takie jaśniutkie blond, bo to powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o taki miodowy blond, taki słoneczny blond, te produkty raczej nie działają w żaden sposób na takie włosy, ale jeżeli macie włosy blond takie dość jasne, niemalże platynowe, to ta odżywka, ten szampon i toner z serii Provoke wyrównuje nam ten koloryt, powoduje, że te włosy stają się nam takie platynowe. Ładnie platynowe, takie srebrne, bądź tak jak, to zależy jak używacie tonera, czy używacie tonera na początku, czy w środku. Jeżeli będziecie używać tonera na początku, uzyskacie efekt platynowo-srebrnych włosów. Jeżeli tonera będziecie używać w środku, czyli szampon, toner i odżywka, to wtedy uzyskacie taką platynkę z refleksami fioletu. Ja bardzo lubię tą serię z Provoke, także polecam. Następnym produktem to jest biały jeleń i to jest hipoalergiczny żel do higieny intymnej o zapachu haber, bławatek. Bardzo fajny produkt, bardzo przyjemny produkt, delikatny produkt. Mogę go porównać spokojnie do ziajki. Mniej więcej takie same mają działania. Także bardzo fajny produkt i serdecznie polecam. Następnie żel Nivea o zapachu wodnej lilii, no przepiękny zapach, pięknie się pieni, w ogóle pięknie pachnie, bardzo lubię właśnie żele z Nivea i również polecam te żele. Następny produkt to jest żel o zapachu kokosowym, marka Palmolive i to jest 100% naturalnym kokosem, no przepięknie tym kokosem pachnie, powiem Wam. Bardzo lubię ten żel, często do niego właśnie powracam ze względu na zapach kokosa, który nie jest w ogóle chemiczny. Także brawo dla marki Palmolive za stworzenie takiego pięknego zapachu. Naprawdę mega, mega mi się podoba. Jeżeli lubicie kokosowe zapachy, to ten żel jest dla Was. To jest taki kremożel, bo on jest bardziej... To jest taki shower milk, także to jest, on ma totalnie kremową konsystencję.
Następnym produktem, no to jest też marka Palmolive i jest to antyodór, jest to antybakteryjne mydełko o przepięknym zapachu limonki. I to mydełko niweluje nam przykre zapachy, na przykład tak jak po cebuli, po trzosku, także usuwali je totalnie. Sprawdzałam, pierwsze jak zakupiłam, to oczywiście sprawdziłam, czy to działa i tak, to działa, usuwa nieprzyjemne zapachy i od tego czasu, a jest to kilka miesięcy, jak odnalazłam to mydełko trafiło do mojej kuchni już na stałe, także póki nie znajdę podobnego lub podobnie działającego, na razie jest moim stałym bywalcem właśnie w kuchni to mydełko. Następnie jest to Neutrogena i jest to żel do mycia twarzy o przepięknie cudnym, świeżym zapachu. Mogę też porównać ten zapach, że ten zapach jest taki limonkowy. Świetnie czyszcza skórę i on jest stricte do skóry mieszanej i tłustej. Ja mam skórę suchą i powiem Wam, że no niestety odczułam to, że ten żel nie jest dla mnie, ale go wykończyłam. Powiem Wam, że jako ja posiadaczka cery suchej miałam dość takie ściągania skóry podczas używania tego żelu, ale jeżeli macie skórę mieszaną lub tłustą, ja Wam serdecznie polecam ten żel. Świetnie domywa makijaż, zmniejsza widoczność porów oraz zostawia, tak pomaga w matowości tej skóry, żeby ta skóra właśnie się była zmatowiona przez kilka godzin. Tylko że oczywiście przy dłuższym stosowaniu, jak dla mnie, jak ja mam cerę suchą, totalne rezultaty, które dawał ten żel, no raczej u mnie wychodziły na minus, ale jeżeli macie cerę mieszaną lub tłustą, to naprawdę polecam, produkt warty uwagi. Ok, następnie to jest perfum mojego życia, Armani Code, przepięknie, on to jest mocny, zdecydowany, wieczorowy zapach, uwielbiam ten zapach, często do niego powracam. To jest ogólnie któraś już tam z kolei moja buteleczka. Czasami miałam ochotę przez dzień go używać, tak, były takie dni, że po prostu miałam ochotę się nim spsikać, to się spsikałam, wiadomo, ale zazwyczaj na wieczorne pory używam tych perfum, uwielbiam te perfumy, często właśnie tak mówiłam, powracam i jak na razie w ogóle nie znudził mi się ten zapach. Także jeżeli będziecie miały okazję kiedyś właśnie pomochać zapach Armaniego Code w wersji dla kobiet, to naprawdę polecam. Oczywiście jeżeli lubicie takie mocne i zdecydowane perfumy. Ok, następny produkt, krem Age z Q10 marki Nivea. Powiem Wam, że no, to jest ta sama historia co z tymi kremami, co wcześniej, we wcześniejszym denku mówiłam. One są świetne, one są fajne. Ale dla tych, którzy nie mają większych problemów z suchością skóry, jeżeli ktoś ma naprawdę ekstremalnie suche dłonie, tak jak ja, ten krem jest tylko i wyłącznie dobry w momencie aplikacji, po czym następuje za jakiś czas ta suchość dłoni powraca i no niestety ten krem nie powoduje niczego naprawczego w naszych dłoniach. Ok, następnym produktem jest to marka Avon i jest to ta seria Sensense. Tak, to jest żel taki kremowy o zapachu konwalii i powiem Wam, że dość chemiczna konwalia. Dość szybko mnie zaczął ten zapach denerwować i dość szybko z tego zapachu zrezygnowałam. To znaczy zrezygnowałam w połowie butelki. Praktycznie już go nie używałam, dlatego że za bardzo mnie drażnił ten zapach, ale ten żel wykończyła moja mama, dlatego że akurat jej nie przeszkadzał. Ja już w każdym razie tego żelu nie kupię. Po prostu dla mnie jest to zbyt chemiczny zapach konwali. Ja zapach konwali uwielbiam, ale w tym wypadku, jeżeli chodzi o markę Avon, tutaj jest za bardzo ten zapach jest taki właśnie chemiczny, przez co ja już go raczej nie zamówię. Następny to jest Pur Blanca marka Avon i jest to Pur Blanca Charm. To jest jakaś nowa wersja tych Pur Blanek, bo kiedyś była tylko biała, teraz wyszły chyba niebieska, różowa i ta fioletowa. Powiem Wam, że ta fioletowa no jest
boska, to jest, no jest tak świetny zapach, też wyczuwam tutaj taką nutę konwali, chociaż nie wiem nawet czy jest. Przepiękny zapach i powiem Wam, że może nawet się i zaliczać do wieczorowych, chociaż niekoniecznie. I jak na markę Avon, bardzo długo trwała woda perfumowana, także byłam w szoku, bo naprawdę dość długo pachniała. Chociaż ja już w pewnym momencie jej nie wyczuwałam, ale wszyscy wokół czuli ten mój zapach. Także wielki plus dla Avona, na pewno zamówię jeszcze tą wodę raz. To mamy markę Garnier, płyn micelarny, ten brązowy i to jest płyn micelarny z olejkiem arganowym, tak? Dobrze mówię? Nie wiem, czy z arganowy, ale z olejkiem. Nic tu nie pisze, czy to jest arganowy olejek. W każdym razie jest to dwufazowy płyn do usuwania makijażu, płyn micelarny. Powiem Wam, że ja byłam z niego zadowolona. Ja wiem, że jest część dziewczyn, która lubi tą wersję Garniera i jest też, są dziewczyny, które nie lubią, nie sprawdza się u nich ta woda, ale powiem Wam, że u mnie się sprawdzała. Bardzo zostawiała nawilżoną skórę, bardzo przyjemną w dotyku. Dość porządnie usuwała makijaż czy resztki makijażu. Także ja tą wodę polecam, ale tak jak mówię, ja mam cerę suchą i u mnie się sprawdziła, ale przypuszczam, że dziewczyny z cerą mieszaną lub tłustą to raczej nie będą zadowolone z tej wody. Ale jeżeli chodzi o posiadaczki cery suchej, jak najbardziej ja polecam. Następnie to jest marka Online, to jest przeciwzmarszczkowy krem 2 w jednym, to jest takie serum, które w zasadzie oprócz nawilżenia nie zrobiło nic, a używałam go dość długo, około 3 miesięcy używałam. Także ja już tego produktu raczej nie zakupię. Oczywiście nawilżenie dawało, zostawiało skórę przyjemną w dotyku, ale tylko tyle. Więc jak ja bym chciała tylko nawilżenie, to ja sobie kupuję nawilżający krem, prawda? Ale jeżeli coś chcę, żeby krem czy serum robiło więcej, to zakupuję taki produkt i liczę na to, że jego działanie przynajmniej będzie widoczne, a widoczne za jakiś okres po używaniu. Ja to serum używałam 3 miesiące, no niestety bez większych rezultatów, dlatego na pewno do tego nie wrócę. Następnie są płatki Revitale, płatki kolagenowe pod oczy, taka sama historia. Oczywiście pięknie nawilżały obszar pod oczami, naprawdę ta skóra była gładziutka, aksamitna. Ale niestety tylko tyle. Żadnych przeciwzmarszczkowych rezultatów nie zauważyłam. Nie zauważam wygładzenia zmarszczek mimicznych. Także też te płatki idą już u mnie w odstawkę. Oczywiście wypróbuję, ale jakichś innych. Na pewno już nie z Revitale. Krem, którego również nie polecam, przynajmniej dla posiadaczek cer suchych, to jest marka L'Oreal Skin Perfection. Jest to krem, który nam da, powinien likwidować właśnie jakieś obrzęki, zmęczenie, widoczne zmęczenie oczu, ale no niestety nie robił nic, oprócz nawilżenia ten krem nie robił nic, także tak samo idzie u mnie w odstawkę i też nie będę go więcej używać. Haya Soft to jest żel z kwasem hialurynowym, to jest naprawdę świetny żel, świetnie się sprawdza jako baza pod makijaż. To był mój ulubieniec roku 2016. Jest ciężko tutaj w Irlandii dostępny, ale oczywiście jeżeli go gdzieś dorwę, to chętnie do niego powrócę. To jest żel z kwasem hialurynowym z prowitaminą B5. Do pielęgnacji skóry twarzy na dzień i na noc, do każdego typu cery, do każdego typu wieku. Powiem Wam, że genialnie się sprawdzał, jeżeli chodzi o podkład. Już nie trzeba było żadnego serum nakładać, żadnej bazy nakładać. Jest naprawdę rewelacyjny żel, ja go naprawdę polecam. I tak jak mówię, jak go dorwę, to go jeszcze zakupię. Na razie nie mogę go nigdzie spotkać. Okej, i to już by było wszystko. Tak, to już by było wszystko w moim projekcie Denko. Cieszę się, że już dobrnęłam do końca. Starałam się mówić o tych produktach jak najszybciej. Dziękuję Wam, żeście wytrwali do tego momentu właśnie, bo
na ogół jest tak, że te filmy u mnie, jeżeli chodzi o dęka, trwają zbyt długo. Zbyt długo oczywiście, ale postaram się już teraz częściej robić te dęka, żeby tych produktów właśnie było na maksymalnie 20 minut. Także jeżeli mi się jakaś gromadka kosmetyków wykończonych pojawi, nieduża, to oczywiście przystąpię do projektu Denko. Tymczasem dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Dziękuję za poświęcone... Przepraszam. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Dziękuję za poświęcony czas. Życzę Wam miłego dnia lub wieczoru, to zależy kiedy ten filmik oglądacie. Zapraszam serdecznie do subskrypcji i na razie się z Wami żegnam. Pa, pa.